Jak sobie radzisz jako tata dwójki? No, jest fajnie, uwielbiam. Ja w roli ojca czuję się znakomicie. No, uwielbiam te wszystkie czynności. Wiadomo, czasami człowiek jest zmęczony. Czasami, jakby to z Kamilą określamy, jest stereo. Wtedy płacze jedno dziecko i drugie. My już jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani. No więc... No, staramy się naprawdę dzielić obowiązkami, bo nieraz, no wiadomo, są kłótnie już z przemęczenia, już czasami jest, nie wiem, tekst typu, dobra, weź ty to zrób, ile ja mogę, ale to są normalne, myślę, że w każdej rodzinie gdzieś tam występujące zjawiska. No, na szczęście, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę się dogadujemy, jest okej. I tak jak mówiłem, no ja jestem przeszczęśliwy. Ja uważam, że teraz to jest jeden z moich najlepszych etapów w życiu. Spełniam się będąc rodzicem, wykorzystuję to też, jakby może nie tyle wykorzystuję, co też jakby przenoszę tą naszą całą zabawę do świata internetu i w ten sposób pokazuję ludziom, że rodzina jest fajna, że bycie tatą jest naprawdę super. I fajnie właśnie na przykład Maciek Dowbor ostatnio wpis zamieścił o tym, że tak zwani macho ojcowie piszą do niego, jak to on jest ciapą i że powinien walnąć się w łeb, bo nie wiem, bo pokazuje jakieś tam rzeczy, których, nie wiem, pomaga żonie piorąc, nie wiem, piorąc, czy prasując, czy tak dalej. Ja też otrzymuję takie wiadomości, że a, weź ty się za robotę, co ty z siebie jakiegoś głupka robisz, czy jakkolwiek. Ja uważam, że jakby pokazywanie takich rzeczy i wychodzenie trochę z tych stereotypów, że facet to powinien iść do pracy, zarabiać pieniądze, żona powinna zajmować się resztą, ty z siebie głupa nie rób, nie baw się z dziećmi tak, to jakby to odcinam się od tego, wywalam do kosza i robię swoje taką pozytywną energię, jaką dostaję właśnie od ludzi, którzy mówią rób to dalej, jakby absolutnie mnie do tego pcha.